Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Dzisiaj sprzątająco, bo mam Wam do zrecenzowania robot sprzątający podłogi iClibo, a dokładnie model Arte. Zapraszam na test. Robot iClibo Arte dociera do nas z kilkoma najważniejszymi końcówkami i elementami w zasadzie niezbędnymi do jego działania. Przede wszystkim jest to pilot. O ile sam robot posiada również panel dotykowy, tak zasadnicze sterowanie odbywa się właśnie przy użyciu pilota zdalnego sterowania. Jest to również stacja dokująca. Stacja dokująca, która umożliwia nam automatyczne ładowanie robota, ale nie tylko, ponieważ tutaj, jeżeli sobie z tyłu otworzymy zaślepkę, widzimy, że tak naprawdę mamy podłączany po prostu do tej stacji roboczej zewnętrzny zasilacz. Zewnętrzny zasilacz, który umożliwi nam również bezpośrednie ładowanie robota bez konieczności użycia stacji dokującej. W zestawie znalazły się również dodatkowe akcesoria umożliwiające nie tylko sprzątanie podłogi, ale również mopowanie parkietów, paneli. Do tego służy nam końcówka z rzepami oraz dwa, tak żebyśmy mogli sobie je bez problemu zamieniać. Dwie takie szmatki z mikrofibry, które po prostu przyklejamy i one nam tutaj, jak robot sobie jeździ, po prostu tą podłogę nam czyszczą. Te dwa mniejsze elementy, które widzicie, to nic innego jak filtry przeciwkurzowe, które instalujemy tutaj w pojemniku odbiorczym nieczystości. Robot w zasadzie jest standardowej wielkości jak na tego typu urządzenia. To nie pierwsze urządzenie, nie pierwszy robot czyszczący, jaki miałem okazję testować, dlatego tutaj pewne porównanie też mam. I w zasadzie prezentuje się całkiem standardowo. Wysokość 8,5 cm bez problemu, więc wejdzie nam w zasadzie pod zdecydowaną większość różnego rodzaju szafek. Oczywiście o krzesłach to nawet nie ma co wspominać. Jego waga niecałe 3 kg, moi drodzy. On jest lekki i to czuć. To czuć po prostu. Dlatego myślę, że tutaj chyba każda gospodyni bez problemu jest w stanie sobie poradzić również z jego dostarczeniem do domu po zakupie, tak? Szczegół mały, ale być może dla niektórych istotny. Zacznijmy sobie od frontu. Tutaj, moi drodzy, widzicie zderzak. To jest czujnik oczywiście, który umożliwia nam wykrycie różnego rodzaju przeszkód. Robocie po prostu wpadając na przeszkody, on nie będzie odbijał i idzie sobie dalej. Mamy również czujniki podczerwieni, również na dole, które z kolei dbają o to, żeby robot nie spadł nam ze schodów. To nie wszystko, ponieważ na froncie mamy również duży wyświetlacz z dotykowym panelem na dole, który umożliwia nam podstawowe zarządzanie tym urządzeniem. Od góry widzimy z kolei obiektyw kamery, która rejestruje nam parametry pomieszczenia. To ułatwia obliczenie procesorowi, jak duże jest pomieszczenie, na ile wystarczy baterii, a w efekcie pozwala automatycznie wrócić mu do bazy, zanim bateria się całkowicie rozładuje. No i przede wszystkim też lepiej poruszać się po danym pomieszczeniu. Od góry mamy umieszczony timer, a sobie go włączymy z powrotem, a następnie trzy przyciski funkcyjne, które informują nas o trybie, w jakim urządzenie działa. Tutaj będzie sobie czyścił wężykiem, jedziemy sobie dalej. W tym momencie będzie nam poruszał się takimi mniej, powiedzmy, skoordynowanymi ruchami. Będzie czyścił, poruszając się w różnych kierunkach, nie tylko w jednym, linia przy linii. Zielona ikona na dole, którą widzicie, oznacza możliwość wspinania się na przeszkody, czyli jeżeli mamy grubszy dywan, to on po prostu go nie ominie, tylko na niego wjedzie. I jeszcze jedna ikona informująca nas, że jesteśmy akurat w trybie mopowania. Poniżej też niepodświetlany jest panel dotykowy, który umożliwia nam sterowanie tutaj podstawowymi funkcjami. I oczywiście również włączenie. Zobaczmy, jak poradzi sobie tutaj na krawędziach. O, mamy krawędź. Proszę, nie spadł. Widzicie? Tak działa wykrywanie krawędzi. Tak prezentuje się nasz iClibo Arte od dołu. Tutaj dosyć elementem rzucającym się w oczy są naprawdę potężne nóżki napędzające. One nam napędzają całego robota, natomiast ta stanowi tylko i wyłącznie podparcie. Tutaj mamy przy okazji takie czujniki do ładowania.
Tutaj znajdziemy wbudowany akumulator, szczotki nagarniające, oznaczone prawa, lewa. Je mamy możliwość wyjęcia, ale one siedzą tutaj sztywno, za co również duży plus, bo po prostu łatwo same z siebie nie wypadają. Szczotka, która nam tak naprawdę zbiera te nieczystości. To nie działa, moi drodzy, jak taki tradycyjny odkurzacz, który się, również takie roboty widzieliście, które po prostu niezbyt mocno są to, co znajduje się na ziemi. Tutaj działa to bardziej jak kasia. Starsi widzowie będą pamiętali, o co chodzi. Po prostu nieczystości nagarniane przez szczotki wędrują na wałek, którym ten nagarnia wszystko do pojemnika. Do pojemnika, który znajduje się z tyłu urządzenia, który jest bardzo łatwy w demontażu. Jego pojemność nie jest duża. Możemy go sobie otworzyć. Tutaj zbierają nam się te nieczystości, a przy okazji widzimy filtr. Filtr, który chroni nam tutaj też wnętrze, ponieważ żeby te śmieci w miarę rozsądnie też się tutaj mogły znaleźć, to on również delikatne stanie posiada. Natomiast mówię, to nie działa jak odkurzacz, to działa zdecydowanie bardziej jak taka klasyczna kasia, tyle że już o epokę nowsza. I tutaj od razu taka informacja praktyczna, bo pewnie się będziecie o to pytali. Sam robot jest naprawdę łatwy w czyszczeniu. Przy dużych kółkach w zasadzie żaden brud się nie zbiera. Jedynie na małym kółku, on tutaj potrafi się dość mocno zapętlić, zwłaszcza jakieś włosy dłuższe, tak jak macie na przykład owczarka niemieckiego. Natomiast całe kółko możecie bez problemu sobie wyjąć i wyczyścić. To samo dotyczy możliwości zdjęcia nagarniających szczotek. Ja Wam pokażę, że one schodzą, tylko trzeba do tego użyć troszeczkę więcej siły. Podważyć je dobrze. Wiecie co, ja sobie czymś pomogę i zaraz do Was wracam. Ok, ja już sobie ten jedną ze szczotek nagarniających troszeczkę podważyłem i zobaczcie, ją możemy bez problemu zdjąć. Jeżeli tutaj będziemy mieli cokolwiek zapętlone, to też sobie po prostu wyciścimy. To, że ona siedzi tak sztywno, to jest duży plus, ponieważ mówię, one nie odpadną, widać, że jest robot wykonany solidnie. Jak zdejmiemy sobie pojemnik, jak go rozebrać już widzieliście, możemy go wyczyścić, ale również możemy bez problemu wyczyścić tutaj szczotki, które nam cały brud nagarniają. Całość wyjmujemy, tutaj mamy jedno łożysko, to też możemy sobie zdjąć i mamy bez problemu, bezproblemowy dostęp do wyczyszczenia tego. Jeżeli coś byśmy złożyli nie tak, tak jak w tym przypadku nie założyłem łożyska, składam to sobie z powrotem, robot od razu nas o tym poinformuje. Ja teraz postaram się Wam zasymulować taki problem, na przykład gdzieś się zawiesi jakimś cudem. Robot normalnie pracuje i na chwilę nam się gdzieś zawiesił. Proszę, od razu na wyświetlaczu wyskakuje błąd, w tym przypadku akurat C1 i jesteśmy o tym informowani sygnałem dźwiękowym. Sam sygnał dźwiękowy za chwilę zniknie, natomiast będziemy widzieli cały czas błąd, który pojawia się na wyświetlaczu. To z kolei ułatwia nam, zgodnie z instrukcją obsługi, zlokalizowanie usterki. Czy na przykład robot już jest zapchany, no jeżeli się zawiesił lub zaplątał, ponieważ ma prawo, na przykład szczotki mogą się zaplątać w jakiś sznurek, to w tym momencie wiemy już, co jest przyczyną. To samo dotyczy działania właśnie elementów, o których Wam wspomniałem. Przykładowo, złe założenie, złą stroną łożyska na frontowym kółku, no, niech mi tylko wyjdzie, będzie skutkowało ciągle powtarzającymi się błędami. One nie jest z jednej, z drugiej strony takie samo, to się zdejmuje. Jak to źle założycie, to też będą wyskakiwały po prostu błędy. Podczas ładowania się robota również widzimy migającą diodę na stacji bazującej oraz symbol baterii na wyświetlaczu. Co do pozostałych informacji, które teraz są widoczne, one po pewnym czasie bezczynności po prostu znikną, ten wyświetlacz zostanie wygaszony, a będą widoczne jedynie symbol baterii na robocie oraz migająca dioda na stacji bazującej. To oznacza, że urządzenie się ładuje. W momencie, kiedy będzie świeciło to światłem ciągłym, mamy urządzenie gotowe do pracy, naładowane. W przypadku, kiedy świeci nam się dioda czerwona, to znaczy, że robot jest nieobecny, nie ma prawidłowego styku. Je również należy od czasu do czasu po prostu przeczyścić. No i powoli przechodzimy sobie do testów praktycznych. A przy okazji widzicie, jak wygląda to wygaszone. To, co najważniejsze, moi drodzy, to fakt, że robot po prostu działa i on faktycznie sprząta. Jeżeli mam jakiekolwiek nieczystości, to to urządzenie jest w stanie nam je wyczyścić. To już nie jest tylko robot, który nadaje się do utrzymania bieżącego porządku, ale również jest to urządzenie, które po prostu jest w stanie
cokolwiek posprzątać. Nie będę czekał, aż sam po prostu zgodnie ze swoim programem coś wiedzie, więc zobaczcie, jak zachowa się, kiedy znajdzie na swojej drodze po prostu różnego rodzaju plusze. I nie ma. I mamy czysto. Robot, jak widzicie, umożliwia nam również ręczne sterowanie przyciskami kierunkowymi. I co również jest bardzo ważne, po zakończonej pracy, w zależności od tego, jaki program ustawimy, czy będzie to program czasowy, czy po prostu będzie miał jeździć tak długo i sprzątać tak długo, aż nie będzie miał akumulatora na wyczerpaniu, również sam wróci do bazy, ale my również możemy mu coś takiego nakazać i to za to odpowiada funkcja Base na pilocie. Robot jest w stanie bez problemu zlokalizować swoją bazę nawet z drugiego końca mieszkania, jeżeli mamy kilka pomieszczeń po drodze i sam automatycznie do tej bazy wróci. iClibo Arte, moi drodzy, to jest pierwsze tego typu urządzenie, to jest pierwszy w ogóle robot sprzątający, gdzie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że on nie tylko nadaje się do utrzymania bieżącej czystości, jak poprzednicy testowani przeze mnie, ale również sprząta, ponieważ Arte radzi sobie dobrze zarówno na parkiecie, na panelach, jak i również na chodnikach czy dywanach, nie takich najbardziej puchatych, bo z tym będzie miał po prostu realny problem, ale na powiedzmy standardowym dywanie bez problemu jest w stanie te nieczystości usunąć. Bardzo dobrze radzi sobie z sierścią i włosami. Jak wiecie, mam owczarkę niemieckiego długowłosego, więc to, co po prostu robi ten robot z jego włosami, to jest poezja, ponieważ jakiekolwiek kudłaki, które gdzieś tam od czasu do czasu pieskowi wypadną, są bez problemu zbierane. Większość z nich, to też należy zaznaczyć, zatrzyma się nie w pojemniku, który mamy tutaj z tyłu urządzenia, ale na tej szczotce. One się po prostu zawinie. Dlatego w tym momencie, praktycznie po każdym użyciu, po każdym czyszczeniu, trzeba go czyścić i trzeba go czyścić dosyć solidnie. Tutaj niestety zabrakło mi w zestawie trochę jakiegoś grzebienia, żeby po prostu te włosy z tej szczotki wyczesać. Na pewno by to skróciło ten czas. Co do z kolei drobniejszych elementów, to tutaj niestety, ale z tym ta szczotka radzi sobie średnio, ponieważ no mamy szczotkę, która to nagarnia, a nie sący element, jak w przypadku powiedzmy klasycznych odkurzaczy. I tutaj te drobne elementy, jak na przykład rozsypana mąka, zostaną co najwyżej przegarnięte i tylko w części zagarnięte do zbiornika. Tutaj już nam robot tego tak dobrze nie wysprząta. Raczej jako ciekawostkę traktowałbym tutaj funkcję mopowania, ponieważ po skończonym czyszczeniu możemy sobie lekko tą szmatkę po prostu nawilżyć i robot będzie nam dodatkowo powierzchnię mopował, ale tutaj to czyszczenie już nie jest tak efektywne, nie jest tak efektowne również, jak samo po prostu sprzątanie, sama funkcja sprzątania w takim klasycznym ujęciu. Cena, moi drodzy, iClibo Arte. Aktualną cenę sprawdzicie sobie oczywiście na łamach naszego portalu w tej pełnej, przy okazji tej pełnej recenzji tekstowej robota sprzątającego. Natomiast ona na chwilę obecną, jak ja sprawdzałem przed recenzją, wynosi od około 2100 zł, tam bez złotówki. Czy jest to cena realna jak za taki produkt? No wszystko zależy od tego, czego oczekujecie od danego urządzenia. Na pewno to nie jest mało, natomiast przede wszystkim dostanie się również po meble, nadaje się faktycznie do sprzątania, a nie tylko do utrzymania bieżącej czystości i również na różnych powierzchniach. Jak ktoś chce, może również korzystać z ciekawostki, jaką jest tutaj mopowanie. W zasadzie jego obsługa jest niemalże tutaj dziecinnie prosta, tak? Bo pilot, wybieramy sobie funkcję, klikamy start i robot jedzie. Robot jedzie, czyści i swoją pracę albo zakończy, kiedy my mu to rozkażemy, albo kiedy skończy się program, albo kiedy bateria będzie na wyczerpaniu, ponieważ mamy do czynienia niewątpliwie z już tutaj taką inteligencją urządzenia, że po prostu bez problemu jest w stanie sobie wrócić nawet z drugiego końca mieszkania do swojej bazy dokującej, ładować się, jedynie co to nam się sam nie wyczyści. Tego szkoda. Natomiast jesteśmy w stanie zaoszczędzić naprawdę dużo czasu, korzystając z iClibo Arte i faktycznie ten robot jest nam w stanie posprzątać. Nie jest to również produkt, który VAT nie posiada, ponieważ w zasadzie bardzo łatwo go w cokolwiek zaplątać. Wystarczy sznurowadło od buta i robot nam w tym momencie
staje. Realny czas pracy na baterii jest krótszy niż podaje producent. Producent zakłada tutaj 2 godziny pracy, ciągłej pracy na baterii, ale też na odpowiedniej powierzchni. W takim realnym użytkowaniu, gdzie mamy te powierzchnie różne, to realny czas nie wynosi 120 minut, a około 80-90 minut. On nie jest więc jako super mega krótszy, natomiast no do tego podawanego przez producenta troszeczkę brakuje. Kolejnym elementem, do którego bym się przyczepił, to jest możliwość tylko ograniczonej nawigacji z panelu dotykowego na samym urządzeniu. Jeżeli pilot nam się zepsuje, jeżeli baterie nam się nagle wyczerpią, a nie będziemy mieli innych, to w tym momencie tylko w ograniczonym zakresie jesteśmy w stanie korzystać z naszego robota. To są, moi drodzy, podstawowe wady tego urządzenia. No i ta również, którą należy zaznaczyć, a o której wspominałem, no to jest fakt, że z drobnymi elementami, z uwagi na to, że tu są te szczotki, które nagarniają, a nie w zasadzie element sący, to sobie ten robot radzi zdecydowanie gorzej niż z tymi większymi zabrudzeniami. Moi drodzy, to by było na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście zapraszam Was również do pełnej wersji tekstowej tej recenzji, do której link znajdziecie w opisie tego filmu, a jeżeli macie jakieś pytania niekoniecznie związane z iClibo Artes, zapraszam Was również na nasze forum technologiczne, forum wideotesty, do niego również link w opisie filmu. Ode mnie to jest na dzisiaj na tyle, ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę, jeżeli film się podobał, łapka w górę, komentujcie, a my widzimy się w następnych filmach.